Witam kolegów, witam Państwa. Z przyjemnością Państwu przedstawię przesłanie Pana Marszałka do uczestników dzisiejszej uroczystości. Uczestnicy i organizatorzy konferencji Rolników Droga do Niepodległości. Szanowni Państwo, z satysfakcją przyjąłem informację o konferencji na temat udziału polskich rolników w walce o niepodległość. Nie mogąc uczestniczyć w tym spotkaniu, pragnę przekazać organizatorom i uczestnikom podziękowania za podjęcie tego ważnego tematu, upowszechnianie oraz pielęgnowanie pamięci o opozycyjnym podziemiu powojennej Polski. Totalny reżim brutalnie dławił wszelkie wolnościowe sprzeciwy. Represje skierowane były wobec wszystkich, którzy mieli odwagę upomnieć się wobec ówczesnych władz o godne i sprawiedliwe życie, o respektowanie praw fundamentalnych należnych każdej jednostce i całemu polskiemu narodowi, o własność prywatną polskiej ziemi, o prawo do wiary w życiu prywatnym i publicznym. Mówiąc o strajkach i niepodległościowych wystąpieniach, często odwołujemy się do robotniczych protestów, a także inteligenckiego oporu. Wspominamy lata 1956, 1968, 1970 i 1980. Należy jednak mocno podkreślić znaczenie opozycyjnych postaw rolników oraz działalności antykomunistycznych środowisk wiejskich. To wieś polska i Kościół katolicki bardzo mocno na niej zakorzeniony, z wielką odwagą i determinacją konsekwentnie broniły ziemi, wiary, wolności i niepodległości. Najpierw mieszkańcy wsi wspierali żołnierzy wyklętych oraz stronnictwa antykomunistyczne, a następnie sprzeciwili się takim przejawom komunizmu jak kolektywizacja i ateizacja. To na wsi broniono krzyży i kapliczek przydrożnych, tych odwiecznych symboli oddania Polaków Chrystusowi i Matce Boskiej. W 1980 roku solidarnościowe organizacje rolnicze zmusiły ówczesne władze do podpisania postulatów, które stały się podstawą do późniejszej przebudowy ustroju rolnego w Polsce. Dziękuję organizatorom dzisiejszej konferencji za przypomnienie pięknej karty chłopskiego oporu. Przekonany jestem, że spotkanie w gronie specjalistów pozwoli uczestnikom, a także szerokiemu gronu odbiorców online na lepsze poznanie opozycyjnej działalności polskich rolników. Życzę interesujących prelekcji oraz inspirujących dyskusji. Z wyrazami szacunku, Marek Kupciński, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę. Szanowni Państwo, list do organizatorów i uczestników skierował również minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Krzysztof Jurgiel. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji, której tematem jest Rolników Droga do Niepodległości. Doceniam Państwa zaangażowanie i pomysł przybliżenia ważnego zagadnienia, które w literaturze i społecznym przekazie jest często marginalizowane, pozostając w cieniu solidarnościowego zrywu ludności miejskiej. Bardzo żałuję, ale z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych nie będę mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Wspominając drogę do wolności, należy pamiętać, że polska wieś, postrzegana przez władze PRL jako bastion klerykalizmu i reakcji, została wyjątkowo doświadczona. Kościół cieszył się tam niepodważalnym autorytetem, a jego nauczanie umacniało przywiązanie do ziemi i tradycyjnych wartości. Rolnicy ponosili większość ciężarów związanych z industrializacją gospodarki, a dystans dzielący polskie rolnictwo od zachodniego systematycznie zwiększał się, co miało negatywny wpływ na poziom życia na wsi. Znaczący pozostaje fakt, że w odróżnieniu od innych państw europejskich, polscy rolnicy nie mieli do 1981 roku ani jednego związku zawodowego. Ich udział w życiu społecznym, a zwłaszcza upominanie się o swoje prawa, był wyjątkowo utrudniony. Wielu ludzi aktywnych w swych lokalnych wspólnotach zastraszano lub skutecznie zniechęcano do działania. Niezależny ruch związkowy na wsi jednak powstał, a walka o gospodarczą niezależność okazała się jednym z istotnych czynników, które przesądziły o przemianach systemowych w naszym kraju. Rok 1989, wprowadzając mechanizmy rynkowe, czynił zasadnicze zmiany w sytuacji polskiej wsi. Nie dla wszystkich okazały się one korzystne. Znaczna część właścicieli małych gospodarstw nie wytrzymała konkurencji. Z krajobrazu zniknęły PGR-y, pozostawiając problem bezrobocia. W wyniku mechanizacji gwałtownie zmalało zatrudnienie w rolnictwie i przekształceniu uległa struktura zawodowa wsi. Przyspieszając
również przemiany cywilizacyjne, ale jednocześnie pogłębiły się różnice na poziomie życia poszczególnych grup mieszkańców wsi. Pragnę zauważyć, że jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, poza priorytetami, do których należą m.in. poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-spożywczej oraz rozwój obszarów wiejskich, dużą wagę przywiązuję także do edukacji historycznej. Jeszcze raz dziękuję za podjęcie ważnego tematu i zachęcam, aby rozwijać go w pracach badawczych i naukowych. Życzę Państwu owocnej dyskusji oraz pomyślności w życiu codziennym i pracy zawodowej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji. Z wyrazami szacunku, Krzysztof Jurgiel. List do uczestników i organizatorów skierował również pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na konferencję, w której niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę osobiście uczestniczyć. Wielki Ruch Solidarności, który był odpowiedzią na niezapomniane wołanie Jana Pawła II z warszawskiego Placu Zwycięstwa, rodził się nie tylko w mieście, w wielkich zakładach przemysłowych, ale również na polskiej wsi. Solidarność Wieńska, występując wspólnie z Solidarnością Miejską, miała ogromny udział w niepodległościowym zrywie. Państwo na dzisiejszej konferencji na pewno przypomną tę walkę o wolność, patriotyzm i trwanie przy Kościele Katolickim polskiej wsi. Warto przy tej okazji przytoczyć słowa z kardynała Stefana Wyszyńskiego, który uważał rolników za najzdrowszy moralnie element narodowy. Prymas tysiąclecia, widząc w mieszkańcach wsi nie tylko żywicieli narodu, lecz również jego obrońców, osobiście włączył się w walkę o rejestrację rolniczego związku. Wiejska Solidarność szczególnie swoją siłą i determinacją pokazała w mrocznych czasach stanu wojennego. Pomimo internowania przez władze komunistyczne ponad 300 działaczy związkowych, pozostający na wolności jego członkowie założyli Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, który stał się największą strukturą podziemną na wsi. Rola rolniczych związków w drodze do niepodległej jest dziś trochę zapomniana. Mam nadzieję, że ta konferencja to zmieni. Dziękując za pamięć organizatorom oraz wszystkim uczestnikom konferencji, życzę owocnych obrad. Łączę wyrazy szacunku, Jan Kasprzyk. Żeby nie przedłużać, oddaję głos prowadzącemu. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy od referatu prowadzącego historyka Grzegorza Wołka, siedzącego po mojej lewej stronie, pracownika Biura Pana Historycznego zajmującego się działaniem aparatu represji i opozycją demokratyczną w Polsce. Między innymi był sekretarzem trzeciego tomu Encyklopedii Solidarności. Jest też autorem monografii o ośrodkach odosobnienia w Polsce południowo-wschodniej. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, główna tematyka dzisiejszej konferencji dotyczy okresu późniejszego, czyli tego okresu, kiedy powstała Solidarność, powstała także wersja rolnicza Solidarności oraz tego, co się działo po wprowadzeniu stanu wojennego. Ja postaram się pokrótce przybliżyć to, co było wcześniej, czyli to, co stało się zanim wybuchły strajki sierpniowe, zanim spotkały się w PRL-u różne środowiska, które później utworzyły Solidarność i Solidarność Rolniczą. Jeżeli mówimy o sytuacji wsi, zwłaszcza w wyniku II wojny światowej, jeżeli mówimy o PRL-u, to tutaj można tą sytuację polskiej wsi zawrzeć w jednym słowie. Tym słowem jest kolektywizacja. Niemal od samego początku, po zakończeniu II wojny światowej, to było słowo klucz, jeżeli chodzi o organizację wsi. Wystarczy wspomnieć, że właśnie w Związku Sowieckim ta kolektywizacja została przeprowadzona dużo wcześniej i w tych krajach, które w wyniku ustaleń geopolitycznych po II wojnie światowej znalazły się w sowieckiej strefie wpływów, ta kolektywizacja mniej lub bardziej była przeprowadzana. W Polsce także ją wprowadzano, usiłowano wprowadzić głównie w latach stalinowskich, ale PRL był jedynym krajem w całym bloku sowieckim, gdzie sztuka ta się finalnie nie udała. Wskutek bardzo masowych protestów, wskutek
i przychylnej, mówiąc bardzo delikatnie i oględnie, postawy wsi, ta kolektywizacja nie została przeprowadzona. Niemniej jednak te elementy pojawiały się cały czas w programie, czy to PZPR-u, czy też towarzysze sowieccy co jakiś czas naciskali na przeprowadzenie tej kolektywizacji, gdyż, tak jak mówię, tutaj najważniejszym elementem jest fakt, że PRL był jedynym krajem, gdzie tego nie przeprowadzono. I w tym stanie rzeczy z różnymi odchyłami dotrwaliśmy do lat 70., czyli do tej dekady Edwarda Gierka, w której narodziła się opozycja antysystemowa w PRL-u, także rolnicza, bo tutaj jeżeli mówimy o wsi, to tak, że właśnie ten stosunek do kolektywizacji ewentualnej, upaństwowienia rolnictwa jakby cały czas odgrywał decydującą rolę. Jeżeli chodzi o samą politykę Gierka, to podejście jego ekipy do rolnictwa było bardzo podobne jak cały jakby klimat jego rządu. Czyli możemy to podzielić na dwa etapy. Możemy mówić o pierwszym etapie, w cudzysłowie liberalnym, bo takie używanie słownikowe słowa liberał odnośnie komunistycznych polityków jest raczej niewłaściwe, ale tutaj w cudzysłowie jednak wydaje mi się, że to jest adekwatne. I ten okres liberalny, czy też powiedzmy pragmatyczny, charakteryzował się tym, że także na wsi jakby można powiedzieć, że rolnicy złapali lekki oddech, bo pozwolono im na więcej niż do tej pory pozwalano. Władze prowadziły czy złagodziły represyjną politykę względem prywatnych gospodarstw rolnych, wzrosły ceny skupu. Rolnicy mogli także nabywać sprzęt rolniczy, który wcześniej tylko trafiał do kół rolniczych i zorganizowanych instytucji. Zlikwidowano także obowiązkowe dostawy oraz zwiększono wysokość podatku gruntowego. To były elementy, które na pewno poprawiły jakość życia, ułatwiły funkcjonowanie gospodarstw rolnych i po prostu wówczas dało się odczuć, że wieś funkcjonuje lepiej i sytuacja jakby się rozwija pozytywnie. Natomiast drugi okres, o którym możemy mówić w zasadzie od 1974 roku, to już jest powrót ekipy Gierka do takiej bardziej dogmatycznej polityki. I tutaj właśnie wchodzi kilka kwestii. Przede wszystkim obostrzeniami administracyjnymi uniemożliwiono rolnikom powiększanie gospodarstw rolnych. Środki finansowe, które były jakby przeznaczone na rozwój rolnictwa i wsi, były w zasadzie pompowane do państwowych, nieefektywnych instytucji, które właśnie też dysponowały sprzętem rolnym. Także trzeba pamiętać o tym, że tutaj dużą rolę miała administracja lokalna, która jakby dysponowała tym sprzętem, tutaj dochodziło na ten polu do wielu nadużyć. I możemy tutaj nawet mówić o czymś, co badacze opozycji rolniczej nazywają nawet wprost feudalizacją chłopów, która wówczas następowała. Czy czymś na kształt feudalizacji, bo właśnie te stosunki panujące na wsi między dysponentami chociażby niezbędnego sprzętu czy władzami administracyjnymi, a pojedynczymi rolnikami zmierzały do czegoś na kształt feudalizacji. Na efekty takiej polityki nie trzeba było dużo czekać, tylko podam jedną daną, która tak naprawdę mówi bardzo dużo o tym, jak to wpłynęło na sytuację na wsi. Proszę sobie wyobrazić, że od 1974 roku PRL stała się per saldo importerem, a nie eksporterem żywności. No tak, że skutki tej polityki były zauważalne. Natomiast ważnym elementem, który bezpośrednio wpłynął na powstanie pierwszych środowisk opozycyjnych z lat 70. rolniczych, była bez wątpienia przyjęta w październiku 1977 roku ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. No była to, jak się przyjrzymy poszczególnym zapisom, po części taka cicha i rozłożona w czasie właśnie też próba poniekąd prowadzenia kolektywizacji. Z jednej strony ta ustawa gwarantowała rolnikom prawo do rent i emerytur państwowych, ale ułatwiała państwu bardzo mocno przejmowanie gospodarstw rolnych.
No tutaj poza właśnie kwestią zrzeczenia się na rzecz państwa gospodarstw rolnych, też ważnym elementem był taki prawnie dość nieostry zapis, który umożliwiał nawet przejęcie gospodarstw wskazujących niski poziom produkcji. No to też nie było zdefiniowane, co też stanowiło pewne pole do nadużyć. Ta ustawa była bardzo mocno krytykowana przez różne środowiska zajmujące się sprawami wsi. No tutaj protestowali między innymi seniorzy Ruchu Ludowego, czyli ci działacze, którzy jeszcze funkcjonowali w przedwojennym Polskim Stronnictwie Ludowym. Także krytyczne stanowiska, aczkolwiek po cichu i bezpośrednio kierowane do władz, wyrażał Kościół Katolicki, Episkopat Polski, który także dość krytycznie do tej ustawy podszedł. Duże znaczenie oczywiście miało nagłaśnianie tych protestów przez Radio Wolna Europa. No chociażby dzięki temu, że Radio Wolna Europa nagłośniło protest tych seniorów Ruchu Ludowego, zostali oni usunięci jakby karnie z szeregów ZSL właśnie za krytyczny stosunek do tej ustawy. I to były jakby pierwsze protesty, które jednak bardziej miały związek z tą opozycją jeszcze tuż powojenną, PSL-owską, przynajmniej to były osoby czy środowiska, które to tworzyły. Ale trzeba zwrócić uwagę, że właśnie ten 77, a już na pewno 78 rok, to jest właśnie początek zawiązywania się czy formalizowania się tej wiejskiej opozycji czy opozycji rolniczej. No tutaj chociażby taka osoba jak postać Henryka Bąka jest dość ważna. On od połowy 77 roku zaczął wydawać w drugim obiegu poza cenzurą pismo Postęp i długo później też odpowiadał, czy był współodpowiedzialny za drukowanie Rolnika Niezależnego. No to był działacz jeszcze z przedwojennym stażem w ZNU Wici, też członek organizacji niepodległościowej więzień stalinowskich. I na pewno taka osoba łącząca te środowiska opozycji powojennej, negującej właśnie kształt PRL-u, z tymi środowiskami opozycji, które się wykrystalizowały w latach 70. Jeżeli chodzi o organizacje opozycyjne, w cudzysłowie nazwijmy miejskimi, czyli właśnie głównie KOR i ROBCIO, no tutaj też warto zwrócić uwagę, że na przykład ROBCIO poświęcał tematyce rolniczej, nawet na swoich pism, dość sporą uwagę. Na przykład w piśmie Opinia, to było główne pismo wydawane przez uczestników ROBCIO, dość często pojawiały się artykuły dotykające problemów wsi. Osobną inicjatywą tego ruchu było pismo Gospodarz, redagowane przez między innymi przez działacza ludowego Piotra Typiaka i adwokata Bogumiła Studzińskiego. No było to właśnie pismo kierowane już bezpośrednio do przedstawicieli wsi. Ono dotykało przede wszystkim problemów związanych z rolnictwem, ale także przy okazji pisano w nim o sprawach dotyczących polityki całego PRL-u, czy też nawet spraw międzynarodowych. To jest o tyle ważne, że ta inicjatywa, jak się przyjrzymy na nakłady i popatrzymy, że Gospodarz, jeżeli dobrze pamiętam, to zdarzały się numery, gdzie drukowano nawet 5000 egzemplarzy, przeważnie 1000 bądź 2, to jak na realia tego drugiego obiegu przedsolidarnościowego, no to jest, te liczby są dość duże i robią wrażenie. Ale tak naprawdę to były takie szczątkowe inicjatywy. Jeżeli mówimy o bardziej zorganizowanych, tych, o których warto pamiętać i też wspomnieć, jak się mówi o ROBCIO, o KOR-ze, no to tutaj takimi odpowiednikami były Komitety Samoobrony Chłopskiej, które właśnie się zawiązywały w 1978 roku. Ja tylko pokrótce przybliżę te właśnie komitety. No pierwszym, który powstał 30 lipca 1978 roku, był Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. No, on powstał głównie z inicjatywy Janusza Rożka w Ostrówku koło Milejowa. Tworzyli go przedstawiciele 15 gmin, w tym różne osoby, które później, co też warte podkreślenia, zaangażowały się także w działalność innych organizacji opozycyjnych. No, Rożek, no to już jest symbol, jednak dość wyraźny i bardzo ważna postać
rolniczej opozycji. No ale tam były też takie osoby, może mniej znane z nazwisk, chociażby Michał Niesyn, który później funkcjonował w Konfederacji Polski Niepodległej. Część tych osób związała się też z ruchem Zdrobcio, i to po konflikcie Andrzeja Czumy i Leszka Moczulskiego z różnymi odłamami Robcio. Jeżeli chodzi o aktywną działalność tego komitetu, który działał relatywnie krótko, bo tylko przypomnę, że już 18 listopada tego samego roku, czyli 78, większość członków ogłosiła decyzję o samorozwiązaniu komitetu. Potępiła także działalność Drożdżka. To wynikało z bardzo dużej represji SB, które nastąpiły, szykan administracyjnych. Tak naprawdę władze państwowe rzuciły bardzo duże środki, żeby zgłosić te komitety samoobrony, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o komitet ten lubelski, to jest zauważalne, że te represje dotkliwe były dość skuteczne, bo tak naprawdę chociaż sam Rożek utrzymywał czy prowadził w dalszym ciągu działalność opozycyjną, no to jednak jakby aktywność tego komitetu odrodziła się dopiero we wrześniu 70 roku, gdy właśnie pojawił się postulat utworzenia Rolniczej Solidarności. W międzyczasie no, też, jak przyznają osoby badające temat rolniczej opozycji, no, nie tylko ten komitet lubelski, tak naprawdę te komitety chłopskie przed powstaniem Solidarności bardziej walczyły o to, żeby w ogóle funkcjonować i przetrwać, niż w ogóle możemy mówić o jakiejś szeroko rozwiniętej działalności. Drugi komitet może troszeczkę łamać ten schemat, bo jednak tutaj widać, że akurat Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, który powstał jako drugi we wrześniu 1978 roku, no pokazał, że jednak ta aktywność jest możliwa i tutaj wydaje się, że głównie było to możliwe dzięki działalności księdza Czesława Sobowskiego, miejscowego proboszcza, który no tutaj to jest może historycznie nie, ale na pewno element, bo to już historycznie jest jakby przebadane, opisane, natomiast wydaje się, że właśnie funkcjonowanie tej parafii z Groszy Dużej to jest pewien fenomen socjologiczny, warty badań nawet socjologicznych, jak to funkcjonowało, tylko pokrótce powiem, że właśnie głównie z inicjatywy księdza Sobowskiego ten komitet został zawiązany i w jego skład weszło 22 osoby z 13 wsi należących właśnie do miejscowej parafii. I ten komitet samoobrony polskiej ziemi grójeckiej no, prowadził dość aktywną działalność. Pod rezolucją powołującą podpisało się 188 osób. No, dzięki aktywności księdza Sobowskiego na przykład miejscowi parafianie także solidaryzowali się z represjonowanymi robotnikami po 76 roku, także no tutaj z działaczami KOR-u, którzy za pomoc tymże robotnikom byli represjonowani także, no to było wyjątkowe działanie i naprawdę niespotykane w innych wiejskich miejscowościach. No i ten komitet poza jakby podstawowym elementem, czyli protest, no, składaniu wyrazu sprzeciwu przeciwko tej ustawie emerytalnej. Także tworzył rzeczy, które były przewidziane właśnie na rozwijanie lokalnej społeczności, bo wystartowała na przykład biblioteka przeznaczona dla rolników, powstał niezależny Uniwersytet Ludowy, co jest bardzo ważną inicjatywą. Także w Zdrosze wydawano dwa pisma niezależne własnym nakładem, był to biuletyn informacyjny komitetu oraz pismo pod tytułem Niezależny Ruch Chłopski. Ja o tych pismach będę mniej mówił, bo tutaj jeszcze jeden z panelistów na pewno o tym opowie więcej. I gdy wybuchają strajki sierpniowe na Wybrzeżu, komitet aktywnie jakby bierze rolę lokalną, żeby te strajki wesprzeć. Tutaj zawiązany zostaje strajk solidarnościowy, zostaje przeprowadzona zbiórka środków finansowych. No to są elementy, które pokazują, że ten komitet mimo tych równie mocnych szykan, represji potrafił działać, potrafił przez ten krótki czas relatywnie do powstania Solidarności osiągnąć wymierne efekty swojej działalności.
Troszeczkę inaczej było w przypadku Komitetu Samoobrony Chłopskiej, to jest ostatni z tych Komitetów Samoobrony zawiązany z Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, który został zawiązany we wsi Łowisko, to jest gmina Kamień niedaleko Rzeszowa. On powstał 12 listopada, dość późno. I tutaj mamy o tyle wyjątkową sytuację, że ten komitet nie powstał głównie z powodu standardowych protestów przeciwko tej ustawie, tylko tam była bardzo trudna i ciężka sytuacja lokalna, bo właśnie lokalne władze, o tym, o czym mówiłem na początku, w bardzo bezwzględny sposób starały się dzięki tej ustawie wywłaszczyć rolników po prostu z ich gospodarstw i to wywołało bardzo duże protesty. Tutaj też pojawiła się sprawa związana z kościołem, bo też lokalni mieszkańcy domagali się zablokowania właśnie oprócz protestu przeciwko, czy domagali się zablokowania wywłaszczenia tych swoich gospodarstw. Także protestowali przeciwko i domagali się cofnięcia kar nałożonych na miejscowego księdza Stanisława Mazura, który właśnie w świetle decyzji administracyjnych miał otrzymać kary za nielegalną budowę plebanii. Tam właśnie w międzyczasie też był budowany kościół. To jest o tyle ciekawe, że tutaj w tym Komitecie Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej dość dużą rolę odegrali też działacze opozycji. Oczywiście też działacze KOR-u pojawiali się przy poprzednich komitetach, o których mówiłem, też brali udział. No tutaj dużą rolę odegrali działacze głównie krakowskiego SKS-u, którzy wspierali czy służyli wiedzą lokalnej ludności, jak właśnie ten komitet ma funkcjonować, jak działać i co z nim trzeba zrobić. Oczywiście też pojawiły się inicjatywy wydawnicze. No akurat komitet ten wydawał pismo, udało się wydać chyba dwa numery pisma Wieś Rzeszowska. Co warto zaznaczyć, bardzo mocno we wsparcie działalności Komitetu Rzeszowskiego zaangażował się miejscowy biskup przemyski Ignacy Tokarczuk, który dość mocno wspierał tą inicjatywę, zresztą jak całkiem pokaźną liczbę różnych inicjatyw opozycyjnych. Tak pokrótce warto jeszcze wspomnieć o takiej organizacji czy strukturze jak Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. No, to jest wspomniany przeze mnie Henryk Bąk na łamach pisma Postęp ogłosił tezę o potrzebie założenia Związku Zawodowego Rolników swego czasu. No i zrealizował to 10 września 1978 roku we wsi Lisów, to jest powiat białobrzeski. Właśnie między innymi z inicjatywy Bąka powstał Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. No i była to pierwsza, czy generalnie ta struktura opozycji rolniczej lat 70., która miała charakter ujawny, bo tutaj w obawie przed represjami, bo to było dla ludzi, którzy to zakładali, oczywiste, że spotkają się z represjami władz, podano jedynie nazwiska czterech reprezentantów. I tutaj jakby cele funkcjonowania tej struktury było między innymi stworzenie karty rolnika, czyli zbioru zasad, na jakich mieli funkcjonować rolnicy w PRL. I to dotykało jakby bezpośrednio bieżących interesów rolników wsi. Inaczej troszeczkę było w przypadku komitetów takich jak Podlaski Komitet Obrony Ludzi Wierzących oraz Sisowski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących. Ja je wymieniam tutaj już kończąc swoje wystąpienie, tylko nadmieniam o tym, że one istniały, bo one oczywiście zostały zawiązane na wsi i w tym sensie tu też możemy mówić o opozycji rolniczej. Natomiast ważnym elementem tego i wyróżniającym je wobec tych inicjatyw, o których mówiłem wcześniej, jest to, że one powstały w wyniku tarć i sporu z władzami dotyczących bezpośrednio budowy budynków sakralnych, dotyczących spraw związanych z Kościołem katolickim. I no chociażby poza tymi dwoma komitetami, które wymieniłem, istniał też między innymi taki odpowiednik miejski w Przemyślu się zawiązał, też Przemyski Komitet Obrony Ludzi Wierzących. Te inicjatywy
powstały jedna, ta Podlaski Komitet powstał w Opolu Starym, niedaleko Siedlec i tutaj z inicjatywy Stanisława Karpika, który toczył wieloletnie boje z władzami właśnie możliwość budowy kościoła miejscowego. Drugi komitet powstał w grudniu 1979 roku w Cisowcu. Ważnym elementem, ale no tutaj chyba najmniej o tym powiem, bo no są też świadkowie historii jako uczestnicy tej konferencji, którzy na pewno mogą dużo więcej na ten temat powiedzieć. Warto zaznaczyć to taką inicjatywę jako Ośrodek Myśli Ludowej. On powstał w czerwcu 1979 roku i to jest o tyle ważne, że w tym ośrodku znaleźli się przedstawiciele w zasadzie wszystkich odłamów opozycji, czy to wiejskiej, czy miejskiej, czy tej PSL-owskiej powojennej. Generalnie to był, używając dzisiejszego języka, powiedzmy opozycyjny think tank, który odpowiadał za koncepcję, czy przygotowanie różnych koncepcji dotyczących problemów wsi i sposobów ich rozwiązania. W jego skład weszli też przedstawiciele czy uczestnicy ROBCIO, Komitetu Obrony Robotników. No w zamyśle miała być to płaszczyzna umożliwiająca wypracowanie drogi wiodącej właśnie do powstania niezależnej od władzy reprezentacji politycznej rolników, bo pamiętajmy, że poza tą ustawą, poza kwestią kolektywizacji, najważniejsze i dzisiaj może i pomijane jakby z biegiem lat, ale to jest podstawowy fakt, że od czasu rozbicia PSL-u rolnicy nie mieli żadnej politycznej reprezentacji, czy to organizacji społeczno-politycznej, czy partii. I to było tyle ważne, że no, ZSL bardziej pełnił, trzymając się tego języka marksistowskiego, rolę pasa transmisyjnego do rolników, ale w żaden sposób nie reprezentował ich interesów. I właśnie te wszystkie inicjatywy, o których wspominałem, a także różne pomysły, które dotykały, czy dotyczyły problemów wsi rodzące się, czy to w ramach działalności Komitetu Obrony Robotników, czy ROBCIO, tak naprawdę zmierzały właśnie do wytworzenia takiej reprezentacji politycznej, która reprezentowała wobec władz interesy rolników. No i to się udało w momencie, gdy powstała Solidarność, ale o tym to będzie mowa już później. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Wiesława Kęcika, którego przedstawiać państwu specjalnie nie trzeba, a którego życiorys jest tak naprawdę gotowym materiałem na film. I to ciekawy film. Życiorys od jezuity poprzez nieszkodliwego podpalacza Muzeum Lenina, współtwórca SKS-u we Wrocławiu, współpracownika KOR-u, działacza ludowego, współtwórcą między innymi ośrodka myśli ludowej, człowieka, który jak część osób 70 roku trafił do więzienia i wyszedł z wyniku podobnień sierpniowych, działacza niezależnego ruchu ludowego, z między innymi doradcy NSZZ rolników indywidualnych, internowanego na rok w stanie wojennym, jak rozumiem, za zasługi sprzed sierpnia 80 roku. Później emigranta do Szwecji, w latach 85-91. Proszę o zabranie głosu. Ja bardzo się cieszę, bo tu widziałem panią. Jest pani. Dzięki temu mogę powiedzieć dzień dobry państwu, bo tak to byłoby dzień dobry panowie. Witam panią serdecznie. Proszę państwa, no cóż, organizatorzy powiedzieli nam, że mamy po 15 minut. Pan Grzegorz użył 25, w związku z tym ja nie wiem, czy ja mam jeszcze czas, czy już mi się skończył. 40 lat temu to było. Po 40 latach, no trzeba sobie jasno powiedzieć, nie wszystko się pamięta, nie wszystkie nazwiska, nie wszystkie twarze. Proszę mi wybaczyć, jeśli kogoś pominę, czy o jakiejś sprawie nie wspomnę. Z tych dwóch powodów, no z braku czasu i z
i z braku pamięci. Ten ruch był ruchem bez dokumentów. To jest bardzo ważne, żeby o tym nieustannie pamiętać. To, co panowie w IPN-ie piszą, no generalnie zgadza się. No, generalnie się zgadza. Natomiast oczywiście ta rzeczywistość była dużo bardziej bogata. I trudno jest jak gdyby ją przywrócić pamięci. Wiele rzeczy pójdzie zupełnie w niepamięć. My oczywiście wszyscy używaliśmy wtedy tej nazwy, którą nam władze ówczesne przypisały, opozycja. To strasznie trudne słowo. Bo opozycja to znaczy ci, którzy w opozycji do rządu przygotowują koncepcję dla przejęcia władzy i prowadzenia własnych rządów. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że taką opozycją na pewno nie byliśmy. Chłopi na wsi mówili zawsze nic o nas bez nas. Niestety dzisiaj tu jest szczątkowy udział rolników, chłopów. Miasto jak zwykle wie lepiej. No trudno, taka jest rzeczywistość, że oni są na wsiach, w swoich gospodarstwach, swoich tych, nie używają technik dzisiejszych, żeby zaznaczać swoją obecność, zajmują się swoimi gospodarstwami. Kwestia rolna i kwestia włościańska w Polsce od wieków była obecna. Możemy tu przypominać i Sejm Konstytucji 3 maja i te obietnice, że kwestia włościańska zostanie rozwiązana. Możemy tu przypominać śluby Jana Kazimierza, który mówił, że zło, które przyszło na Polskę, jest z tego powodu, że sprawy wsi są no, źle rozwiązane i chłopi są zniewoleni i tak dalej. Możemy tu mówić o próbach reformy rolnej, czy parcelacji dużych majątków przed wojną, nadawania czy wykupu przez chłopów ziemi. No i oczywiście przenosimy się do PRL-u, do tej kolektywizacji, o której mówił pan Grzegorz. Tak naprawdę dla rolnika, dla chłopa parę rzeczy jest absolutnie fundamentalnych. I to jest wolność gospodarowania na swoim. Z tego płynie poczucie godności. Godności tego właściciela tej ziemi, tego gospodarza na swoim. Godności no, człowieka, który jest niezależny. I ta niezależność była wielką solą w oku dla władz komunistycznych, które nieustannie chciały tę godność im odebrać. Tak naprawdę to w mniejszym stopniu chodziło o pieniądze, o warunki gospodarowania, jak właśnie o tą godność, o tą niezależność. No tu nie będę dyskutował jak gdyby z tymi, co panowie prezesi, czy marszałek, czy pan Grzegorz powiedzieli, bo to nie jest kwestia, powiedzmy, dyskusji o słowa, ale tak naprawdę no, ten Komitet Rzeszowski, to on powstał właśnie dokładnie dlatego, że władze komunistyczne wymyśliły sobie, że ponieważ chłopi im nie sprzedają żywności, której oni potrzebują w miastach, w związku z tym oni zmuszą chłopów
do rezygnacji z własnej ziemi i do tego stopnia, że z kosami chłopi walczyli o swoją ziemię tam, którą chciano przeznaczyć na pastwiska dla bukaciarni, którą naczelnik gminy sobie wymyślił, że tam zrobi. Oczywiście Kościół był obecny. Oni byli w tej szczęśliwej sytuacji, że byli bardzo związani z Kościołem i z parafiami na terenie całej Polski. Wszędzie te komitety, czy ci działacze mieli oparcie, wszędzie mieli oparcie w Kościele. Nawet jeśli nie u własnego proboszcza, to u biskupa, czy u dziekana, czy u księży na Kulu, czy w Lublinie i tak dalej. Rożek był bardzo związany z Kulem, między innymi jego siostra tam pracowała na Kulu, w związku z tym przez siostrę on miał wejścia zarówno do środowiska spotkań, prawda, Krupski, Bazydło, czy inni, Jegliński, to są właśnie ludzie, którzy dawali poparcie Rożkowi. Tak samo było z Janem Kozłowskim, o którym do tej pory nie wspomniano, spod Stalowej Woli, który miał ogromne poparcie właśnie u prawata, dzisiaj biskupa w Stalowej Woli, teraz w Sandomierzu. Oczywiście jest tu wspomniany biskup Ignacy Tokarczuk i słusznie, ponieważ on był wyjątkową postacią. On sam skończył na Kulu studia Instytut Wsi, socjologię wsi. On się na tych sprawach bardzo znał i on wiedział, że budować swoją diecezję tak naprawdę on może tylko i wyłącznie w oparciu o wieś. I stamtąd były główne powołania, i stamtąd Kościół miał pieniądze na swoją działalność i tak dalej. I biskup Tokarczuk mówił jasno, moją rolą jest pomóc wstać człowiekowi z kolan. Jeśli on raz wstanie z kolan, to on już drugi raz nie uklęknie przed władzami, więc trzeba pomóc mu podnieść się z tych kolan, z tego zniewolenia. Mieliśmy przykłady liczne, kiedy przychodzili do nas ludzie i opowiadali o swoich różnych przypadkach z administracją. Kiedy przychodzili po deputat węglowy, czy po zezwolenie na zakup węgla, to słyszę, bo mają małe dzieci, bo nie ma czym ogrzewać domu, to na to naczelnik potrafił powiedzieć, ty hoduj świnie, a nie dzieci, to dostaniesz węgiel. Więc to są rzeczy, które jak gdyby były na terenie całej Polski powszechne. To, że te komitety powstały w tej liczbie, w jakiej powstały, to nie przypadek. To było po prostu niemożliwość obsłużenia większej ilości ośrodków. Wszystkie te ośrodki wiejskie wymagały pomocy z miasta. I tak naprawdę, to nie o to chodzi, żeby jak każda liszka swój ogonek chwali, żebym ja wychwalał swoje środowisko. A tak naprawdę do tych komitetów jedyną pomoc, jaka była, to była pomoc z Korzy. To KOR dawał pieniądze na wydawanie placówki, o której tu nie wspomniano, która była wyjątkowym pismem, ponieważ było to naprawdę pismo samych chłopów, samych rolników, którzy przyjeżdżali, przywozili swoje teksty. 2-3 dni potrafiliśmy nad tymi tekstami siedzieć, poprawiać, uzupełniać. I potem to szedł materiał do następnego numeru.
tejże placówki. Mam ogromną radość, że siedzi tutaj jeden z redaktorów tej placówki, Andrzej Zuzula, który podobnie jak ja z miasta pomagał chłopom. Ci chłopi, którzy przyjeżdżali, oni oczywiście byli w stanie w innych regionach otwierać takie komitety, ale myśmy im mówili, no ale kto wam pomoże? Przy tych represjach, o których były tutaj wspomnienia Rożkowych czy Lubelskich, naciski służby bezpieczeństwa i administracji były wszędzie, dokładnie wszędzie, na terenie całego kraju. Przepraszam, mam coś szukam gardło. Na przykład w Bieszczadach była bardzo napięta sytuacja wokół Arłamowa, gdzie to wojskowa administracja tego ośrodka wypoczynkowego rządowego straszliwie niszczyła miejscowych rolników w ten sposób, że nadmiarę zgromadzona tam zwierzyna wychodziła na pola, na których się pasła. I dosłownie przez wiele lat nie płacono tym rolnikom żadnych odszkodowań za to, że ta zwierzyna, sarny, dziki i tak dalej niszczyły im plony. A kiedy przychodzili na skargę do pana pułkownika Doskoczyńskiego, który był szefem tego ośrodka, czy administracyjnym szefem, to on wyciągał pistolet z kabury i groził tym ludziom. I oni oczywiście byli w kompletnej desperacji, chcieli założyć komitet. Myśmy z przyjacielem Maćkiem Reisacherem, aktorem z Warszawy, byli tam u nich, i powiedzieliśmy im, no ludzie, jak wy założycie komitet, macie tutaj jedną szosę, która przejeżdża przez wasz teren. Jeśli tę szosę zamkną z dwóch stron, do was nikt tu nigdy nie dojedzie. Przez góry się nie przedrze. W związku z tym błagamy, nie zakładajcie tego komitetu, spróbujmy to rozwiązać inaczej. Podobnie było z innymi. No, przyjeżdżał do Łęgowski, prawda, spod Siedlec, chciał zakładać komitet. My mu mówiliśmy, daj, odpuść sobie, daj się spokój. No, nie mnóżmy bytów bez potrzeby. Te byty, które mamy, one pomagają nam trzymać temat. My nie tworzymy w tej chwili masowego ruchu, bo w tym ruchu są wszyscy rolnicy w Polsce. Ich nie trzeba organizować, oni są. Jak przyjdzie czas, oni się zorganizują. A w tej chwili nam jest potrzeba trzymać temat, mówić o tym. I mamy wystarczająco dużo możliwości, aby na ten temat mówić. Na podstawie tych represji, o których wy mówicie, możemy opracowywać różne materiały, pisać różne oświadczenia, wysyłać to do Wolnej Europy. Z Wolnej Europy to przychodzi z powrotem do każdej chałupy. Mamy możliwość, prawda, drukowania tutaj waszych artykułów i waszych pism. Będziemy to wspierać. I ci ludzie jak gdyby będą rozumieli całą tą sprawę, że to nie jest kwestia mnożenia bytów. To jest kwestia gdyby trzymania sprawy, trzymania tematu. I to się bardzo udawało. Dzięki Mirkowi Chojeckiemu i jego niezależnej oficynie wydawniczej, którzy nam to drukowali i dali nam całą grupę tak zwanych dziewczyn,
Ela, Basia, Alicja, które nam pisały matryce do druku i tak dalej, wspomagały nas w techniczny sposób. I Nowa dawała nam skrytki na wydrukowane materiały, od których braliśmy te egzemplarze i rozsyłaliśmy po Polsce, rozwoziliśmy. Mieliśmy mnóstwo odbiorców, nie chcę powiedzieć anonimowych, ale to się naprawdę rozchodziło. Ja pamiętam, że gdzieś tam byłem w Sudetach, na zapadłej wsi, no i rozmawiam tam z tym człowiekiem, a on w pewnym momencie mówi, poproszę o dowód. Ja mu wyciągnąłem dowód, pokazuję, on sprawdził, po czym poszedł za obraz, wyciągnął za obrazu placówkę i mówi, i to jest prawda, pan tam mieszka, że to jest napisane. To była, myśmy mieli ten odbiór na terenie całego kraju, Bogu dzięki, przy pomocy księży, przy pomocy studentów, którzy bardzo nas wspierali, ze Studenckich Komitetów Solidarności na terenie całego kraju. Trafialiśmy do Gorzowa, do tego przyjeżdżali do nas ludzie spod Sokółki, jak pan Bakun, i też chciał zakładać komitet, bo miał tam kilku kolegów i trudno go było powstrzymać, żeby komitetu pod Sokółką nie założył. Bo proszę sobie wyobrazić, że oprócz tego, że mamy tą zbroszę, w której musimy być 2-3 razy w tygodniu, mamy ten Rzeszów, dzięki Bogu, Tadek Kęczny, Janusz Szkutnik, Józef Baran z Krakowa, oni z Rzeszowa obsługiwali. No przecież nie dalibyśmy rady jeszcze jakieś tam Sokółki, prawda, odwiedzać. No. Więc to jest taka sprawa, o której można by jak gdyby długo mówić. Ten Ośrodek Myśli Ludowej, który tu został wspomniany, no to był rzeczywiście pomysł na to, ponieważ tu w mieście było wiele środowisk, naprawdę wiele środowisk żywo zainteresowanych sytuacją na wsi. Najpierw trzeba powiedzieć oczywiście o profesorach z Instytutu Socjologii Wsi, profesor Zbigniew Bierzbicki, profesor Andrzej Gałęcki, doktor Maria Dziewicka, z ekonomii wsi, profesor wówczas wiceminister rolnictwa, profesor Grochowski i tak dalej, to naprawdę byli ludzie, którzy rozumieli, co się na wsi dzieje i żywo chcieli to wspierać, szukali alternatyw ustrojowych polskiego rolnictwa. Byli oczywiście również ci PSL-owcy, czy wówczas ZSL-owcy, przedwojenni wiciowi działacze, którzy no, w sercu nosili sprawę wsi i tego, co się tam dzieje. No, zabarwieni trochę byli agraryzmem i tak dalej, ale oni przechowali na przykład cudowną rzecz, ideę uniwersytetów ludowych, które no, niestety do dziś nie istnieją, a są niezwykle potrzebne i których ideę właśnie w zbroszy próbowaliśmy przy pomocy księdza Sadowskiego i mojej świętej pamięci żony Marzeny jakoś robić i zapraszaliśmy tam różnych wykładowców z terenu całego kraju, żeby tam przyjeżdżali i wykłady dla rolników mieli. Często ponad ich potrzeby, często ponad ich głowami, ale chodziło o to, żeby ta idea była znowu żywa. Myśmy wiedzieli, że służby bezpieczeństwa będą robić wszystko, żeby do tych wykładów nie dopuścić. W związku z tym trochę na zasadzie gry wysyłaliśmy samochód sławnych ludzi, różnych księży, profesorów i tak dalej, jak się zazieje, czy Halinę Mikołajską, czy Ankę Kowalską, czy innych, prawda, żeby jechali, profesora Lipińskiego, żeby jechali szosą i żeby zostali zatrzymani i że w związku z tym będziemy mieli gotowy materiał, jak to
My tu, prawda, niesiemy kaganek oświaty na wsi, a Służba Bezpieczeństwa nam to uniemożliwia. Tak naprawdę nie byliśmy w stanie wówczas zrobić rzeczywistego Uniwersytetu Ludowego i doskonale o tym wiedzieliśmy. Natomiast chcieliśmy utrzymać ideę żywą i dlatego tam zawsze 2-3 dni wcześniej wysyłaliśmy tam jakiegoś młodego doktora, który tam spędzał czas z tymi rolnikami i odbywał wykłady mniej więcej na ich poziomie, pomóc im w rozumieniu ich sytuacji i znajdywaniu nowych rozwiązań. Była to naprawdę wspaniała rzecz, ten czas. Ja nie chcę powiedzieć, że była to opozycja w tym rozumieniu normalnym opozycji, ale był to opór, była to obrona. Myśmy to nazwali placówką, jako ostatnim miejscem, które polskie społeczeństwo ma do obrony. Ponieważ wiedzieliśmy, że w mieście ludzie są bezbronni wobec administracji, skazani na państwową pracę, skazani na państwowe mieszkania, skazani na państwowe sklepy i tak dalej. Natomiast ludzie na wsi ciągle byli wolni. Jeśli tych wolnych ludzi na wsi administracja państwowa by złamała, w tym momencie jak gdyby kończy się zbyt narodowy, no, stajemy się narodem niewolników. Kościół traci swoją bazę i tak dalej. No i oczywiście niknie zielony rynek, dzięki któremu miasta funkcjonowały przy pustych sklepach. Jakoś tam każdy się zaopatrywał na wsi, czy to przez znajomych, czy przez kolegów, czy na jakichś tam innych babach oparte, to które nosiły na plecach, prawda, kanki ze śmietaną i masłem. Okazało się, że to nie była tylko placówka obrony, że z tej placówki wyszedł atak, ogromny atak na powstanie całego społeczeństwa. Bo tam na wsi to jak gdyby się tkwiło i żywiło. Oczywiście swoją rolę mieli robotnicy, swoją rolę mieli studenci i tak dalej. Każdego tu trzeba wspomnieć. Natomiast to jak zakłady strajkowały chociażby Gdańsk, to wówczas chłopi spod Gdańska, spod Trzewa czy Malborka ładowali żywność na wozy i dowoziły do stoczni. Także to trzeba pamiętać o tym, że to były niezwykłe więzy, jakie powstały między ludźmi. Ja również mam z tego okresu mnóstwo więzów przyjaźni i bardzo sobie to cenię, żebyśmy się latami nie spotykali z Tadeuszem, czy z Krzysiem Szymańskim, czy z tym, to jak się spotkamy, to jesteśmy ciągle przyjaciółmi, prawda, Andrzeju? I to jest zysk, mój osobisty zysk z tego zaangażowania. A ja myślę, że każdy jakiś zysk swój ma. No nie chcę tu zbyt wiele teoretyzować, natomiast Kościół Święty Matka Nasza lubi przypominać takie greckie dwa wyrażenia, bardzo istotne i ważne. Grecy w swoim myśleniu wymyślili dwa określenia czasu. Jeden to jest chronos, z którego mamy chronometr i tak dalej, czas, który płynie, prawda, który się jak gdyby powtarza i płynie. Ale jest inny czas, jest kairos, czas specjalny, czas przejścia, czas, w którym dokonuje się zmiana. I to nasze uczestnictwo w tym ruchu, to było dosłownie kairos. Myśmy bez żadnych planów i bez żadnej naszej zasługi
dostali się w samo centrum tworzenia się historii, w samo centrum przemiany. No coś wspaniałego, dla mnie. Bycie w tym Kairos z moją żoną, z moimi dziećmi i nawet z materialną substancją mojego domu na Gimnastycznej 18, który służył przez długi czas jako miejsce redakcyjne dla placówki, a potem jako normalny, oficjalny, prawda, punkt kontaktowy tworzącego się Związku Solidarności Wiejskiej. W oparciu o tych działaczy, którzy byli na terenie całego kraju, to był wielki zaszczyt i to jest coś, co niezwykle sobie cenię, to swoje miejsce w tym gronie ludzi, którzy to robili i w tych wydarzeniach, które przyszło nam wspólnie przechodzić. Nie jestem jak gdyby powołany do tego, żeby mówić o reszcie. Natomiast no, niewątpliwie ten ruch, tak jak i cała Polska, był ruchem pozbawionym liderów, prawdziwych liderów. Ja pamiętam, jak pojechałem do Wierzchosławic, do pana Stanisława Mierzwy, no, niewątpliwego autorytetu na wsi, członka procesu 16, asystenta Wincentego Witosa, jego ucznia i sąsiada. No i prosiłem go, żeby on jak gdyby stanął na czele tego tworzącego się ruchu. On po długim namyśle odpowiedział mi w ten sposób. Ja nie będę stawiał sztandarów Ruchu Ludowego, sztandarów PSL-u na czele tych ludzi, ponieważ ja nie wiem dzisiaj, dokąd ich zaprowadzić. Brak wizji, brak w tym, to potem pozwoliło Służbie Bezpieczeństwa manipulować na różne sposoby, rozbijać to wszystko, ponieważ nie było zwornika. Ci koledzy, Michał Jagma, Gazelanka Bojarowa, Mikołaj Zuzula, ojciec Andrzeja i tak dalej, oni nie byli w stanie również pociągnąć całego ruchu. Tworzyli sobie małe środowisko wokół Stanisława Janisza i ludzi tam w okolicach Bydgoszczy. Heniek Bąk, którego zasługi są ogromne. To on jak gdyby wypracował statut Solidarności Wiejskiej. To u nich wzięła się idea Związku Zawodowego Rolników w Lisowie. Był jednocześnie bardzo trudnym człowiekiem do współpracy. On był moim przyjacielem. No ale i czasem przyjaźń jest trudna. Mieliśmy trudne relacje. Bardzo byliśmy kiedyś wspólnie na zebraniu placówki i tego ich pisma, które no było, ale było wydawane w tak strasznym, technicznym, złym poziomie. Myśmy im proponowali, że zrobimy wspólne pismo i będziemy to wydawać więcej i będziemy to wydawać lepiej, także to, co oni piszą, będzie możliwe do przeczytania, bo wtedy nie było możliwe do przeczytania, na co siedzi kilku chłopów wokół Henka i po pewnym czasie Henek mówi, my postanowiliśmy, że pójdziemy osobno. Heniek, no ale jakie my? No przecież nie zapytałeś tych kolegów, no nie powiedziałeś nam, wyjdźcie, my się tu naradzimy, albo przyjdźcie za tydzień. Nie, myśmy postanowili, no trudno, myśmy postanowili i dlatego wspólnego działania nie było. Potem się zrodziło to wspólne działanie, Bogu dzięki, przy
przy Solidarności, przy rejestracji, przy tym. Henka zasługi są ogromne, ale podobnie było i z innymi naszymi różnymi kolegami, no choćby z Janem Kozłowskim, który był wielki, wspaniały facet, no ale... Ale uparty, po chłopsku uparty. Trudno było z nim współpracować. Takim, miałem nadzieję, że takim liderem tego powstającego związku będzie Zdzisław Ostatek. Niestety Służba Bezpieczeństwa straszliwie go rozbiła. Straszliwie. To, co ten biedny chłop przeszedł ze swoją rodziną tu pod Grójcem. On nie był z parafii z Broszy, niestety miał daleko do księdza. Z drugiej strony, tak jak Lewiczyn jest, z drugiej strony szosy krakowskiej. I tam był jak gdyby samotny wobec tej służby bezpieczeństwa. Skończyło się to jego alkoholizmem. I, no był uczciwy, pisał na mnie raporty, jakie żądała od niego służba bezpieczeństwa. Ale w tych raportach on kompletnie mówił prawdę i nigdy jak gdyby nie konfabulował i nigdy mi nie szkodził. Tylko mu opowiadał to, cośmy wspólnie zrobili. Ja nie bałem się służby bezpieczeństwa. Naprawdę się nie bałem. Ja wiedziałem, że oni są codziennie w naszym domu, że oni codziennie inwigilują naszych różnych kolegów. Ale to, co mieliśmy robić w sekrecie i w tajemnicy, robiliśmy w sekrecie i w tajemnicy. A to, co mówiliśmy publicznie, no jeśli ktoś to jeszcze dodatkowo wpisze do dokumentu Służb Bezpieczeństwa, proszę bardzo, to mi nie przeszkadza. Oni wiedzieli znacznie więcej niż to, co im mógł powiedzieć Zdzik Ostatek. Ale to tylko pokazuje, że ten ruch jest bez... Bez liderów. I do dzisiaj, jak gdyby widać to wyraźnie, jest bez liderów. Liderzy pilnują ewentualnie produkcji, pieniędzy, tak jakby to chodziło o pieniądze, tak jakby to chodziło o produkcję, a nie o życie społeczne narodu na wsi. No i co? No niewątpliwie potrzeba jest, żeby państwo nasze któregoś dnia pomyślało o tym, że na wsi jest potrzebna ogólnopolska spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu. Nie komunistycznej wspólnej produkcji, ale dzielenia się zyskami ze własnymi produktami sprzedawanymi we własnych sklepach przez własnych synów i tak dalej, i tak dalej. I że to można było stworzyć 20 lat temu, ale posłowie wiejscy, prawda Krzysiu, tak zajęci byli władzą, że nie myśleli o czymś takim jak spółdzielczość i przejęcie tego całego ogromnego majątku, jaki chłopi wypracowali, który był w SKR-ach. No a inni z naszych kolegów, niech mu Pan Bóg pomoże, rozdzielił to między swoich kolegów. Rozdzielił to wszystko między swoich kolegów. No niestety, no, dostaliśmy wyjątkową okazję. No, cośmy z tej okazji zrobili, to dziś widać. Dziękuję. Relacje, refleksje. Myślę, że może będzie jeszcze okazja, żeby pewnie tutaj poszerzyć na pewno wątki. Na pewno w dalszej części się pojawią. A teraz oddam głos Tomaszowi Truskawie. Ty też przeszedł daleką drogę. Członka KPN-u do działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, drukarz,
od końca 70. zaangażowana w działalność opozycyjną, m.in. Konfederacji Niezależnej Młodzieży Polskiej, Zrzeszy Związku Młodzieży Demokratycznej, współtwórca wydawnictwa imienia Olofa Palme, członek Specjalnego Komitetu Wykonawczego PPS, no i wspólny organizator Wojskowych Wyborów w 1989 roku. To było 15 minut. Dziękuję Państwu. Postaram się przestrzegać tego limitu czasowego. Przechodząc zatem do rzeczy. Historia wydawnicza Ruchu Ludowego sięga jego samych początków, czyli przełomu XIX-XX wieku. My zajmiemy się historią nieco bliższą, czyli początkami Ruchu Wydawniczego Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj w Polsce, już rządzonej w zasadzie przez komunistów. Początki to Gazeta Ludowa, taki centralny organ Polskiego Stronnictwa Ludowego, która się ukazywała zaledwie przez dwa lata, od listopada 45 do listopada 47, ale nie był to jedyny tytuł PSL-owski ukazujący się legalnie w Polsce, bowiem jeszcze w Krakowie ukazywał się Piast, natomiast w Poznaniu ukazywała się Polska Ludowa. Komuniści wygrywają wybory, w związku z czym w sposób naturalny musiała skończyć się historia niezależnej prasy ludowej, zresztą jakiejkolwiek innej pozakomunistyczną. I zostaje oczywiście działalność wydawnicza Polskiego Ruchu Ludowego na emigracji. Pan dr Indraszczyk, który zajmował się historią prasy PSL-owskiej, wyliczył 43 tytuły związane z PSL-em czy z tematyką miejską. One się ukazywały oczywiście mniej, bardziej regularnie, dłużej, krócej. Chyba do takich najistotniejszych należy Jutro Polski i Wieści. Dla nas tutaj chyba istotne są te wieści wydawane w Brukseli, dlatego że one się w ogromnej swojej części zajmowały tematyką krajową. Mniej na łamach wieści zajmowano się podziałami na emigracji, a więcej tematyką krajową, historią właśnie komitetów chłopskich, problemami wsi Polski. Wieści wychodziły w latach 77-83, a skończyło się ich wydawanie z powodów czysto materialnych. Po prostu pani Chorążyna nie miała środków na kontynuowanie tego wydawnictwa. Chociaż... A propos pani Chorążyny, bardzo wspierała komitety, między innymi z własnych pieniędzy kupiła samochód, który przez wiele lat służył chłopom na różne sposoby. Skończył swój żywot w Zbroszy Dużej, ksiądz Sadłowski go przez długi czas używał. Samochód, który właśnie pani Chorążyna sama kupiła na I chociaż historia niezależnego wydawniczego ruchu związanego z tradycją ludową skończyła się na początek, pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Pojawiały się później rozmaite, najczęściej ręcznie wykonywane ulotki, których ślady znajdujemy gdzieś w jakichś opracowaniach czy materiałach UB, później SB. Ale jednak na taki bardziej zorganizowany i wysoko nakładowy ruch wydawniczy trzeba było czekać do tej drugiej połowy lat 70. I choć początkowo dokumenty ukazywały się w formie takich jedno- czy dwustronicowych oświadczeń poszczególnych komitetów, a czasami nawet jeszcze przed powołaniem komitetów pewnych jakichś ruchów mieszkańców czy rolników z danego terenu, to nie były to tylko i wyłącznie tego typu oświadczenia, które tutaj mamy po prawej i po lewej stronie, ale również na przykład były drukowane fragmenty homilii Jana Pawła II dotyczące czy to spraw polskich, czy to czasami wręcz spraw miejskich. Tematyka związana z drugim, związana ze wsią, z sytuacją rolników, z represjami, pojawiała się na łamach wszystkich wydawanych w
siebie niezależnych czasopism, no potem takimi typowo literackimi, na przykład jak spotkania, które w inny sposób pomagały ruchowi miejskiemu. Tutaj mamy przykłady tekstów zamieszczonych w Głosie. Jest numer drogi z materiałem poświęconym wsi. Droga, ukazał się specjalny w ogóle numer drogi poświęcony, tworzony wówczas na jesieni 1978 roku Komitetom Chłopskim. Tematyka wiejska była także szeroko reprezentowana na łamach opinii związanych z ruchem praw człowieka i obywatela. No i co w sposób, i co jest rzeczą oczywistą, również na łamach biletynu informacyjnego KSS Tory, to nie tylko w dziale poświęconym represjom, ale zamieszczane były zarówno materiały dotyczące działalności tych struktur chłopskich, czy też materiały dotyczące analizy sytuacji na wsi. Sprawą powstających komitetów chłopskich przyglądała się również redakcja robotnika. Tutaj mamy numer poświęcony, przepraszam, bo nie widzę, powstawaniu chyba Komitetu Chłopskiego Ziemi Grójeckiej. W numerze 25 ukazał się komunikat wraz z oświadczeniem nowo powstałego Komitetu Ziemi Rzeszowskiej. Tym niemniej potrzeba była wydawania własnej prasy chłopskiej, bowiem wszystkie środowiska opozycyjne zdawały sobie sprawę z ogromnego znaczenia, jak i dla kształtowania struktury i pewnej solidarności i spoistości środowiska będzie stanowić gazeta, tytuł prasowy, o tak to po prostu określę. I mamy tutaj przykład wydanego we wrześniu 1978 roku pisma Niezależny Ruch Chłopski. Ono tak wyglądało, to było dość cienkie, to były trzy stroniczki. A tu akurat mamy rezolucję mówiącą o powstaniu TKZ, Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. To jest jeden z tych przykładów. Natomiast na Lubelszczyźnie, zaraz dojdę do placówki, ale na Lubelszczyźnie mieliśmy jeszcze do czynienia z dość dużą akcją ulotkową w obronie Jana Kozłowskiego. Tam było około 70-80 osób zatrzymanych w trakcie kolportowania ulotek z żądaniem uwolnienia Jana Kozłowskiego. Zresztą powstał nawet swego czasu Komitet Obrony Jana Kozłowskiego, który dość krótko działał. Chyba takim największym pod względem i objętości, i chyba najlepszym jakościowo, mówię o czytelności tytułu, to była placówka, która stanowiła kontynuację, dlatego tutaj ten pierwszy numer placówki z kwietnia 1979 roku ma numer 5, albowiem była to kontynuacja czterech numerów Niezależnego Ruchu Chłopskiego, które były wydane wcześniej. Jak coś z placówką pomylę, proszę o korektę oraz. Tutaj, jeżeli mówimy o placówce, to warto stwierdzić, że było to już rzeczywiście dość poważne pismo, bo nawet objętość około 20-20 kilku stron czasami powodowała, że tego typu pismo w swojej treści zawierały już nie tylko oświadczenia czy informacje dotyczące konkretnego pojedynczego komitetu, ale pojawiły się materiały analityczne, pojawiły się szerokie opracowania dotyczące sytuacji na wsi, dróg wyjścia czy jakichś pomysłów na kontynuowanie i rozszerzanie działalności chłopskiej. Ja z dużą przykrością muszę powiedzieć, że nie zdążę już wymienić wszystkich pełnych składów redakcji, ale te nazwiska wraz z krótkimi biogramami znajdą się, mam nadzieję, w materiałach pokonferencyjnych. Stąd jeszcze raz przepraszam, zwłaszcza tych uczestniczących w naszym spotkaniu, te uczestniczące w naszym spotkaniu osoby, które
aktywny udział w pracach redakcyjnych prawnych. Kolejnym takim tytułem, czyli pismo Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, to Rolnik Niezależny. Tutaj, choć jego objętość była nieco mniejsza, a jakość techniczna wykonania nieco gorsza, bo to różnie w różnych przypadkach wyglądało, to trzeba powiedzieć, że to chyba pismo, które przetrwało najdłużej, albowiem miało swoją kontynuację zarówno w okresie Karnawału Solidarności, jak i później w podziemiu. Ukazało się 65 numerów. Do 13 grudnia 81 tych numerów było 37 i bodajże właśnie z Rolnika Niezależnego chciałem Państwu pokazać, bo to jedyny przypadek, jaki znalazłem w ruchu chłopskim, w wydawnictwach ruchu chłopskiego, czyli dodatek ilustrowany, satyryczny, taki o charakterze komiksowym. Kolejnym tytułem to Postęp. To już jest pismo, które miało taki, no, jakby to powiedzieć, bardziej teoretyczno, to było poważne pismo społeczno-polityczne. Przy czym istotne jest tutaj to, że pismo Postęp zamieszczało nie tylko istotne z punktu widzenia ówcześnie aktualnej problematyki wiejskiej materiały, ale również sporo miejsca poświęcało historii ruchu ludowego. Tutaj do jednego z numerów, do numeru 10, był załączony dodatek, czyli wspomnienia jednego z działaczy ruchu ludowego dotyczące okresu 49-55. Sporo miejsca poświęcano również historii ZMW Bici. Tym niemniej były te duże druki związane z większymi strukturami o charakterze ogólnopolskim, ale nie zapominajmy, że wychodziły również pisma, no, powiedzmy to lokalne, bo tak jak bilet informacyjny Komitetu Samoobrony Ziemi Grójeckiej, do której, co by tu nie mówić, nie korzystam ze wsparcia poligraficznego u księdza Sokołowskiego, bo parafia w Zbroszy Dużej dysponowała własnym powielaczem przemieconym do Polski, ale legalnie kupionym w Czechosłowacji, bo tam można było kupić te sprzęty. I ten powielacz służył, warto było też wspomnieć o gazecie parafialnej, którą ksiądz Sadłowski zaczął wydawać jeszcze przed powstaniem komitetu, ale służył również tym ulotnym drukom podziemnym aż do lutego 80 roku, gdzie został skonfiskowany przez bezpiecznie. Momencik, z ruchem obrony praw człowieka i obywatela było związane pismo gospodarz, które okazywało się w różnych technikach od powielacza, potem były numery wydane na sito druku. Ono miało również bardzo różną objętość, bo od 2 do 40 stron w formacie A4 i A5. Pismo okazywało się przez 4 lata. Kolejnym tytułem, o którym chciałem powiedzieć, to pismo Wieś Rzeszowska, które tu akurat jest numer już z okresu 81 roku, ale pierwsze dwa numery zostały wydane jeszcze w roku 80. Najpierw w kwietniu jako jednodniówka Komitetu Samoobrony Ziemi Rzeszowskiej, później w sierpniu jako Wieś Rzeszowska z pod tytułem Niezależne Pismo Chłopskie. Co ciekawe, pierwsza wersja patryw do wydania tego numeru z lipca 80 roku wpadła w ręce bezpieki, ale mimo to udało się 500 egzemplarzy w kolejnym miesiącu wydrukować. I chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć o Ośrodku Myśli Ludowej, który dość efemerycznie wydał dwa oświadczenia, próbował wydać pismo Przebudowa, ale ukazał się tylko jedyny numer. I teraz podsumowując, bo widzę, że czas już mi się skończył, albo już się akurat kończy,
Chciałem tylko postawić taką tezę, że bez tego doświadczenia w wydawaniu prasy chłopskiej nie byłoby możliwe albo nie byłoby tak bogate reprezentowanie nurtu chłopskiego, nurtu związków zawodowych rolników w roku, w latach 80-81, w których niewiele tutaj, chociaż kilkanaście przykładów chciałem Państwu pokazać. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, zostało nam 11 minut. Po dodaniu jeszcze 5 minut przerwę. Zapraszam Państwa do dyskusji. Ja myślę, że ja sobie poradzę bez mikrofonu. Ale ze względu, przepraszam bardzo, ze względu na transmisję i późniejsze nagranie jest to potrzebne. Dzień dobry Państwu, jestem ten pan, który to nie działa. Działa? Nie działa. Proszę Państwa, więc ja jestem ten pan, którego on tutaj raz wymienił, raz się pytał. I ja chciałem powiedzieć, ponieważ to jest dyskusja o historii. Więc ja myślę, że dobrze byłoby na zakończenie ubarwić się anegdotą, bo anegdota jest częścią historii, która ją odżywia. Pierwsze jedno sprostowanie tutaj w wykładzie o prasę. Ja zauważyłem, że nakład placówki był określony na 500 do 2000. Otóż, ja bardzo przepraszam, placówka była zaplanowana na 15 tysięcy. No nigdy nie osiągnęliśmy takiego nakładu. To była to, ale raz była dycha, przeciętnie było 7. To jest tak. A teraz jedziemy, jeszcze jedna rzecz, przy dyskusji o tym, jak wydawać placówkę, no była kwestia wyboru techniki druku. Jak wiadomo, najwydajniejszą wówczas techniką druku był sitodruk, którym robiono robotnika. Jednak doszliśmy do wniosku, po długiej dyskusji, wspólnie zresztą z Wieśkiem, że pismo dla rolników musi być czytelne, nie w sensie treści, ale w sensie technicznym. To muszą być duże litery po prostu. Dlatego wybraliśmy powielacz z normalnym formą. Teraz tak, co do anegdot. Otóż tak, ta grupa seniorów Ruchu Ludowego, który był również mój ojciec, która pisała ten protest przeciwko emeryturom, ich było 5. I dlatego nadano im ksywkę Banda 5. Mało kto to kojarzy, wówczas w Chinach likwidowano Bandę 5. I to właśnie tak było. Tak właśnie, tak o nich mówiono. Z kolei ten lokal, w którym głównie odbywały się po tym, jak od Wieśka się przenieśliśmy posiedzenia redakcji, gdzie było, to właśnie było u tych u Eli, Basi i Aliny, to on się mieścił w Alei 3 Maja, pod mostem. Dlatego mówiło się, że idziemy do panienek spod mostu. Jedna, ale to już nie jest anegdotyczne, to niestety było takie dość prawdziwe. Swego czasu, jak wydawaliśmy placówkę, ja osobiście to się przyznaję, jest moja wina, wpadłem na pomysł, żeby z jakiejś okazji, nie pamiętam już z jakiej i na jaki temat, zamówić artykuł u księdza Małkowskiego. Zamówiliśmy ten artykuł. I ja go nawet nie przeczytałem wstępnie, gdyż tak ufałem sobie, że nie tego. Artykuł był cały o zakazie aborcji. W ogóle nie na temat, który zamawialiśmy. I to był wstępny artykuł na główną stronę, co zapewne wprowadziło pewną konfuzję wśród czytelników. No i myślę, że to byłoby tyle anegdot. A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że to była chyba cecha tego środowiska, o której tutaj Wiesiek również wspomniał. Co myśmy poza tym, że wszyscy pracowaliśmy dlatego i wiedzieliśmy, dlaczego robimy, wszyscy to robiliśmy świadomie, to myśmy po prostu się dobrze ze sobą czuli. Myśmy byli gronem przyjaciół. I to jak gdyby tam zachodziło coś takiego, co ja bym nazwał tak, jakbym chciał być
prelegentem PZPR-u, że zachodziło coś takiego jak zacieranie różnic klasowych. To znaczy byśmy niezależni od tego, czy ktoś był z Warszawy, z tego, czy ktoś właśnie przyjeżdżał z tego komitetu, bo myśmy się świetnie rozumieli, rozmawialiśmy jednym językiem, aczkolwiek bardzo często różniliśmy się merytorycznie. I to było, a jeszcze jedno, że chciałbym wspomnieć, to przynajmniej o placówce, rzecz mi bliska. Placówka dorobiła się samodzielnego, to jest zasługa Tomka Chlebowskiego, bardzo sprawnego aparatu, że tak powiem, organizacyjno-drukarskiego. Tak dalece myśmy mieli własne lokale, własne powielacze, odnowy oczywiście otrzymaliśmy jakiś powielacz. I to było tak zorganizowane, to świetnie, to ja nie wiedziałem, gdzie one są, nie, też nie potrzebowałem wiedzieć, ale prawdę mówiąc, placówka nie miała żadnej poważnej wpadki. I tak dalece, że potem się dowiedziałem, że na przykład drukarze, którzy tam, no bo drukarze właśnie nie mieliśmy, drukarze to oni jak tam się już zasiedli w tym lokalu i wydrukowali placówkę, to przyjmowali drugie zlecenie i dodrukowali na przykład głos. To bez naszej wiedzy już, tak, ten własny rachunek. I to jest, no, to byłoby na tym. Dziękuję bardzo. Ja chciałem komunikat podać, 3-minutowy. Żeby nas zainteresował przez dwuminutowy, dobrze. Waldemar Pernach, podziemna baza. My teraz jesteśmy w Fundacji Walczą o Niepodległość i teraz wczoraj jeszcze miałem spotkanie takie dopinające się z Narodowym Bankiem Polskim, który organizować, który tak tam nie wychodził tej pory, bo był pieniędzy i chętnych, z tamtej strony. Teraz dobiliśmy prezesa Kaczyńskiego, udało się parę temu, żeby zrobić konferencję wszystkich struktur podziemnych, które zajmował się, on nie może innej formuły zrobić, tylko ekonomiczną, gospodarczą, rolniczą. Ja przyjeżdżałem ze wszystkie bazy, myśmy tam się zajmowali, nie powiem, że ostro, ale też i mieliśmy swoich stałych piszących o rolnictwie, to wyciągnąłem i tylko dałem spis na 7 stron, na same tytuły tylko tych naszych artykułów. I to był we wrześniu ten zjazd i to by był zjazd, no konferencja byłaby w tym, w NBP. Tak, oni dali salę i zrobiliśmy. Tu, w styczniu, może przesunąć tam od sali od tego momentu. I tutaj by było właśnie zachęta do współpracy z nami, żeby wyłonić referentów ze swojej strony z jakimś tam materiałem poglądowym, jak to właśnie było w programach gospodarczych ze strony rolnictwa. A potem szykujemy po tym zaraz, już też tam mam nawiązane kontakty z jakimiś tam firmami, czyli PL i tak dalej, zjazd struktur podziemnych. No myśmy tam przeholowali może na 500 osób, żeby to było, już o tym to wspominałem, to się przesunęło ze względu na brak pieniędzy. No to też byśmy, żebyś to była cała reprezentacja podziemna, by się odbyła. Tak to byśmy. Dziękuję za przeprowadzenie, przepraszam. Waldemar Pernach. W Pernach, razy pisane. Taką... To działa? Nie. Działa. Taką ogólną uwagę trochę na kanwie tego świetnego literackiego wręcz wystąpienia, które tutaj słyszeliśmy, o wkładzie etosu wsi polskiej do w ogóle walki o niepodległość. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na demografię, to klasa robotnicza, ten stary proletariat po wojnie istnieje w Łodzi i istnieje na Śląsku, w obydwu miejscach i w Katowicach i w Sosnowcu istnieje stara klasa robotnicza. Natomiast te wszystkie ośrodki, jeszcze co do Śląska warto powiedzieć, że już pod koniec Gierka większość zatrudnionych w przemyśle i w górnictwie na Śląsku nie pochodziła ze Śląska, tylko głównie pochodziła z obszarów wiejskich, przede wszystkim białostockich, a to już szczegóły, nieważne.
wszystkie inne duże zespoły przemysłowe w Polsce Ludowej były przede wszystkim, zatrudniały przede wszystkim ludzi w pierwszym głównie pokoleniu ze wsi. Jeżeli, chłoporobotników, tak, no, czyli bezpośrednio związanych, oczywiście. Albo to byli ludzie, którzy wyszli ze wsi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sprawę tego etosu i sprawę owego przekonania o wolności do gospodarowania, to warto zwrócić uwagę, że ten element kultury miał poważny wpływ na to, co działo się w Solidarności. Niestety na ten temat nie ma systematycznych opracowań polskich. Są oczywiście próby opracowań zachodnich, jak Osta na przykład, jeszcze tam paru innych, którzy opowiadają o Solidarności, tej czerwonej Solidarności, o Solidarności jako ruchu populistycznym. Oni zwracają uwagę na chłopskie pochodzenie większości robotników. Myślę, że to jest bardzo ważne i to jest taki bardzo istotny, zapomniany element wkładu kultury chłopskiej cały ruch Solidarności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ostatni głos, bo musimy powoli kończyć. Grzegorz. Piotr Dąbrowski. Chciałbym odnieść się do wystąpienia pana Wiesława Piotra Kęcika. Wiesława Piotra Kęcika i jak się mu pokazało, jego towarzyszy, przyjaciół z tego czasu. Chciałbym podkreślić, wybić rzecz oczywistą, bo takowe potrafią uciekać naszej percepcji. Mianowicie sierpień roku 80 był cezurą, jakąś Niagarą i dla mnie wszyscy ci, którzy zaangażowali się w to, co kolokwialnie Wiesiek określił opozycja przed sierpniem 80 roku, to są ludzie z innego świata. To są giganci ducha i czynu, bardzo nieliczni w skali statystycznej i jeszcze raz wracam, postaram się krótko, percepcji. To jest jeden element. Drugi, że wystąpienie, które już Jacek skomentował, Wiesława Piotra Kęcika, było przykładem niezwykłej narracji. Bogu dzięki i Stowarzyszeniu Wolnego Słowa, że jest kilka kamer, że to zostało zarejestrowane. Natomiast współczesnym nieszczęściem i nie tylko młodego pokolenia, również naszych pokoleń, mojego środowiska, środowisk dookoła, że o tych sprawach, o których tutaj była mowa, nie ma opinia polska bladego pojęcia i bladego wyobrażenia. Chciałoby się krzyknąć z ogromną przesadą, że taka konferencja powinna się odbyć w sali kongresowej, jako konferencja ogólnopolska. Ogrom wydarzeń przedsierpniowych, a nieznanych szerokiej opinii publicznej, ogrom wydarzeń, które nastąpiły potem, ale w ogromnej mierze, ja muszę się przyznać, że od nowa jakby poczułem tą świadomość, że przed sierpniem były te stopnie i te schody, które do sierpnia prowadziły. Ta nasza nieszczęsna, ślepa, ułomna, fragmentaryczna percepcja powoduje, że wydaje się, że to 31 sierpnia w Gdańsku, Szczecin, Jastrzębie i od tego zaczął się, począł się świat. Nie. Poczęło się to wtedy. I
Mam nadzieję, nie wiem jak to zrobić, nie mam pojęcia, że to wystąpienie i towarzyszące potem głosy, mówię to Wiesława Piotra Kęcika, powinno się przebić do wiedzy i do świadomości publicznej. Nie wiem jak w dobie internetu, nie wiem jak w dobie setek kanałów telewizyjnych i radiowych. Ani w telewizji, ani w radiu, nie wiem jak w internecie, bo jestem troglodytą w tej materii, te rzeczy nie istnieją. To jest nasza tutaj klubowa przygoda. Pamiętam, już to ostatnie, jak w latach 70. pojawiały się komentarze na temat Wiesława Piotra Kęcika, że syn Kozaka, że to, że z miasta, że nie ze wsi i tak dalej. Takiego wystąpienia dawno nie słyszałem i ceduję to młodszym kolegom ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa, jak zrobić, żeby to wystąpienie w polskiej świadomości, w polskiej historii, w polskiej godności zostało. Dziękuję Ci, Wiesiu. Dziękuję, że mogę Ci mówić, Wiesiu. Dziękuję bardzo. Ja wyrażę nadzieję, że w ramach obchodów odzyskania niepodległości jest to jeden, mi się wydaje, z takich tematów, miejmy nadzieję, że będzie obecny i chociażby tutaj najwięcej rozgrywania ma telewizja polska, miejmy nadzieję, że jakiś dokument na ten temat powstanie. Nie wiem, a ze względu na brak czasu już, nie wiem, ostatni głos bym poprosił tutaj tam. Kasia znana, a więc je znamy. Pięknie tutaj kolega mówił, mówiąc do kolegi, ale ja bym może chciał zwrócić na dwie rzeczy, które zostały tu poruszone. Pierwsza rzecz to, że ten ruch oporu rolników wziął się nie tylko z tego, że ziemia została im zabierana poprzez rentę emerytury, ale również z tego, że określono dochodowość gospodarstw rolnych na wysokość 50%. Wszystkie gospodarstwa rolne, które nie osiągały tych 50%, były likwidowane. W województwie toruńskim takich gospodarstw było 20-15 odzyskaliśmy. Jest to jeden z tych elementów. Ale głównym elementem, na który ja chciałbym zwrócić uwagę, to ten świat chłopskich wartości, o których tutaj dzisiaj była mowa, jest najważniejszą ideą budowania się tej opozycji, bo my mówimy o tej opozycji, która jest dostrzegalna, ale była opozycja niedostrzegalna. W postaci na przykład takiej głupoty małej. 1 maja wszyscy chłopi szli na pole i orali. Nie wychodzili na pokut, tylko szli i orali. Druga opozycja, to wszyscy chłopi uważali, że muszą być na sumie w kościele. I to było nie, czy on wierzył, czy on nie wierzył, to była opozycja w stosunku do władzy. I jeszcze jeden element bardzo istotny, bardzo ważny, to element walki o ziemię. Nam się wydaje, że związanie z ziemią rolników czy chłopów, chłopów, bym bardziej określił chłopów, było takie przypadkowe. Nie, to nie było przypadkowe. Ci wszyscy, którzy posiadali ziemię z dziada, pradziada, walczyli o tę ziemię pazurami. I dlatego udało się tak szybko zrealizować wieś. Bo łatwo jest zorganizować robotników w zakładzie, natomiast wieś jest bardzo trudno zorganizować. A jednak jak były te zebrania, o których tu na pewno będzie mowa, to była masowy udział. I dlaczego? Dlatego, że wartości chłopskie przetrwały w domach i pod strzechami. I ja chciałbym tylko jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na terenie województwa toruńskiego, bydgoskiego były takie podziemne, ciche działania. Zbierano na przykład, robiono listy gospodarstw,
które były wywłaszczane. Nie w postaci tego, że szedł na emeryturę, tylko że zmuszano go do pójścia na emeryturę. I takich list było kilkanaście, one były przekazywane. Ja wiem, że razem mówiła Krystyna Misiak, tak? Mieliśmy kontakt. Mówiła mi o tym, że dała to również do tego, żeby się ukazało, ale tego nie zauważyłem. A to było tych 15 gospodarstw i to, to dla nas było bardzo ważne, dlatego że ludzie się buntowali, a nie umieli tego inaczej, bo u nas jest inna mentalność, nie ta mentalność taka żywiołowa, tylko pragmatyczna, po cichu swojego, każdy dochodził i walczył o swoje bardzo mocno. I ja chciałem podziękować za to, że jestem dzisiaj tutaj. Mówię panu Januszowi, ale chcę powiedzieć, że placówka docierała dzięki Śmigłowi, Krysi Kucie i jeszcze innym ludziom, których dzisiaj nie pamiętam, ja też ją dostawałem. To wszystko, co mogę powiedzieć, bo będziemy jeszcze mówili na pewno o innych rzeczach. Dla mnie najważniejszą sprawą to jest świat chłopskich wartości, który dzisiaj przemija. I o tym powinniśmy mówić, dlatego się cieszę, że kolega o tym powiedział, bo to nie tylko to umiłowanie ziemi i ta godność, to jest głębia. Głębia stworzenia, głębia uczestniczenia w stworzeniu i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę bardzo ważne sprawy, które zostały dzisiaj zupełnie pominięte i zniszczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko na zakończenie, dziękując bardzo panelistom i Państwu za uwagę, chciałem powiedzieć, że Stowarzyszenie Wolnego Słowa nie zapomina o rolnikach. Planuje przeprowadzenie 15 notacji jeszcze w tym roku z działaczami Niezależnego Ruchu Chłopskiego, także no, miejmy nadzieję, że efekty również tych notacji, ich upowszechnienie też przyczynią się do tego, żeby ta wiedza była nieco większa, bo ja nie ukrywam, że rzeczywiście tej wiedzy nie ma, zresztą my historycy, wydaje się, że pana Wysława też wielu rzeczy się dowiadujemy, bo tych rzeczy rzeczywiście nie ma. I zapraszam z tą myślą na 15 minut przerwy na herbatę i to. Dziękuję bardzo.